Welcome to the world I'm wired. Why the disconnect? Witamy was przeserdecznie. Na równi z możliwością nagrywania dla was kipi nasza miłość do Borderlands 2 i kolejna kontynuacja naszych wspólnych, a ten zaś drze mordę, no. Ty jesteś jakiś nienormalny, ty chcesz mi coś powiedzieć w ogóle? A w ogóle to Rok po drugiej stronie oczywiście. No właśnie to ci chciałem powiedzieć. Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Rok. Rok ma tam troszeczkę odbiegające wejściówki od moich, także zapuścił swoją postać, która jest w tym ciut lepsza. Jest to prawda. No, bycia. Człowiek orze jak może. Dokładnie. Okej, okay, Rok, także wracamy troszeczkę do punktu wyjścia. Może niekoniecznie, bo widzę, że coś tutaj nam się już tli. O, od razu przystępujemy do akcji, jak miło. Tylko, że sobie zmienię od razu pukawkę, bo tutaj. Pamiętaj, że tu pistoletem trzeba kolesia załatwić. A ty masz ten pistolet. Tak. No to. To co, wrzucamy im tam małego naszego automatycznego przyjaciela. Hopsik! Pięknie się ustawiła. Kontrolowane serie. Skryw się, dobra, elegancko. U góry, mocniejszy Rok. Okej. Okay. To chyba jeszcze nie był boss i nic z tych rzeczy, nie? Nie. Tak, aż wiesz. Biegną kurdople. Czekaj, wezmę ci go. Ha, ha, ha! Pięknie. Następny. O właśnie, wal z tego pimpadła, to nam się, wiesz, inny quest ogarnie w tym momencie. Tak? No tak, bo my mamy jeszcze tam do zabicia tym specjalnym ciężkim maszynowym, fioletowym. Także wal z tego fioletowego ile wlezie. No, nie wiedziałem, widzisz. No, jest klimacik, ale wiesz, niby nawalanka, kurczę, ale cały czas robisz te, wiesz, pauzy, żeby polucić, nie? O kurde, rzuciłem się z młotkiem na głównego Iberszefa. Nie wiem, czy z tego wyjdę, Rok, także if you don't mind, dzięki. Po lewej masz kolesi, jakbyś mógł do nich strzelać, bo oni mnie odrzucają. Dobra. Po lewej, jak po lewej? Po prawej. No, nie wiem, gdzie ty masz prawą, ale... Dobra. Robocik. Poszedł robot. Ewakuacja. Przeładowanie. Gdzie, spadłeś? Spokojnie, no, ja się tu postaram utrzymać. Dobra, to wspinam się po drabinie. Masz jakąś regenerację życia? Spokojnie. Okej, okay, padł ten większy. Wskakuj. Najlepszą akcję. Spokojnie. Co my tu mamy? Dobra, strzelba dla mnie. Okej, tego asasina musisz rozwalić pistoletem, kurczę, ale cię postawię. Pamiętaj, że możesz się przemieszczać, gdy jesteś w tym stanie. Tak? To nie jest statyczny, tak jak w jedynce. Możesz do mnie podchodzić, jak w innych grach tego typu. Dobra, zaraz. Spokojnie, idę do ciebie. Postawię wieżyczkę, jeszcze nie mogę, Rok, niestety. Ale robię co mogę. Dobra, padł kolejny. Okej, wieżyczka. Poszła. Piernicze, krew mi się leje z każdej strony. No, mi też rzucił jakimś cholerstwem, wiesz, ciężkim. Ja pierdolę. Idę do ciebie. Rok, co ty dzisiaj taka słaba? No wiesz, przepieczona jest. Spokojnie, wieżyczka napomaga. Dobra, jeszcze 7 musisz rozwalić tym fioletowym. Aha. Dobra, kolejny pad z tych małych. Ja muszę poczekać. Muszę się schować. On strasznie mocno regeneruje szybko z tą swoją tarczę, wiesz? Chcę mu jak najwięcej tego życia wziąć. Co za bastard. Spokojnie, Rocky, pamiętaj, że jest z tobą Royal. Tak, jestem. Dobra, ja zobaczymy z tego pistoleciku, albo ze strzelby mu pojadę. Tak, żeby go, wiesz... Okej, pamiętaj o granatach, mogą się przydać. Dobra, teraz go... Jest! Jest, udało się z pistolet! Pięknie, Rok, no! Padałeś, ale warto było podmywać twój kuper.
Talenciki! O, nie gadaj! No to pięknie, to chciałem zobaczyć! No to jeszcze raz damage. A ten zaś drze mordę, no. Z radości. Co dwa ptaki to nie jeden, co rok i lubisz to pokazywać ludziom. Dobra, kasiorka jest. Pięknie te światła wyglądają, ach. O kurde, to jest po prostu niesamowite. To co rok i malutki koci kulturalny? Z przyjemnością, zainicjuj. To ja zainicjuję, że tak powiem, muzą. Chciałem wam serdecznie polecić utwór formacji, która nazywa się Greater Northern. Tak brzydko mówię specjalnie, bo to tak Greater Northern. Greater Northern, utwór się nazywa Houses, czyli domy. Fenomenalna taka klimatyczna balladka, taka, która wyciąga z dołu, a jest dołująca. Takie małe kuriozum w ogóle. Kucadmin. W ogóle kim jest Kucadmin? Dlaczego Kucadmin nam się wrąbał w grę? Nie wiem. Ty jesteś hostem, brachu. Nie dałeś na invite only. No to musisz go niestety bardzo brzydko wykikować, bo... Tutaj... Dobra, zaraz to zrobimy. Dobra, spokojnie. Różnica poziomów jest jakby boleśnie zauważalna. Jest. Dobra, granat malutki. To mu na pewno nie pomoże. Tak myślałem, dobra, wieżyczka. Level up! Kończy się ammo, powolutku. Możesz go łaskawie wykikować? No jak tylko się skończy ta zadymka. Aha, dobra. Spróbuję. Dobra, padł! A możesz mnie podnieść? Oczywiście. Nie zdążyłeś. On cię po... Jak to? To ty tak szybko zniknąłeś? No nie wiem, co się stało. No jak to jest możliwe? Przecież ty powiedziałeś leżę, no to ja podbiegam i ty nagle znikasz. What the fuck? No nie wiem. Dobra, masz chwilę na wykikowanie. Dobra. Daj na invite only. Mhm. No przynajmniej to malutkie zamieszanie było, nie było bez prostych przelotów, bo żeśmy tutaj wykończyli troszeczkę rzeczy. No przy okazji dowiedziałem się, że można kikować i że można to zmienić w trakcie. No i bardzo dobrze. No i very goody. 17.6, no to tutaj myślę, że nie ma na czym się zastanawiać. Jeszcze sobie to dam do lepszego porównania. Dokładnie tak. Jak tu wygląda sytuacja? Lepsze i lepsze. Poprosimy w takim razie. Starczam, jak wygląda sytuacja? Ta mocniejsza, niech będzie mocniejsza. I w tym momencie jeszcze sobie dorzucimy punkciaszka. Ostatecznego punkciaszka. Tak! I będę już mógł dawać w magazyn size. Punkciaszek brzmi jak maciaszek. To... po prostu myślisz o mnie all the time. All the time, bro! I bardzo dobrze. Okej, poglądałeś już, jaką masz fajną plazmę, no to idziemy. Słuchaj, skoro był kącik kulturalny, ja nie wiem, szczerze mówiąc, jak my... dosyć dobrze. O, dopiero zaczęli. No. To możemy zainicjować jeszcze ciekawszą nawilkę, która mnie ostatnio bardzo zainteresowała po obejrzeniu filmu Niezniszczalni. Dwa? No, Niezniszczalni dwa. A właśnie, byłeś, nie? Bo ostatnio nagrywaliśmy, jak miałeś iść. No. I co? Bardzo, bardzo solidny film, ale no. To, co mnie interesuje tak naprawdę, to, jak bardzo się zmienili bohaterowie w kina akcji, wiesz, przez te lata. Przypomniałem sobie te wszystkie filmy, Rambo, Commando... Prawdziwe kłamstwa, prawda? Terminator. Missing in Action, to zdaje się tak się nazywał, Delta Force, wiesz. Było tego naprawdę pełno. Od groma, no. Teraz, kurde, wszyscy ci tacy bohaterowie w kina akcji jacyś przeintelektualizowani. Ostatni został Jason Statham, nie? Dokładnie. Który też jest takim zabijaką trochę. A propos Jasona Stathama, świetna bijatyka w tym, w Niezniszczalnych 2, naprawdę, kurde, tym kolesiem... Tak, nie, Statham tam najlepiej walczy, ale zwróćcie uwagę, że każdy walczył w swoim stylu, nie? Statham typowo, tak jak żeśmy go poznali w Transporterze. Z kolei Stallone typowo się boksował, tutaj jawne odwołanie do Rambo, prawda? No. Van Damme to jego, wiesz, zawsze miał mocne nogi, pokazał to w wielu filmach, nie? Kopniaki były mocne. No oczywiście stary, dobry Chuck Norris i taka, wiesz, westernowskie wycie koni po prostu. Tak, rozpierdziel totalny, nie wiadomo czemu. Totalny rozpierdziel. Landgren oczywiście wybuchy. Schwarzenegger totalnie
za niczym się nie zasłaniał, nie krył, po prostu, wiesz, walił przed siebie, niczym Terminator. No genialnie, widać, że ewidentnie mieli już w tej części na siebie pomysł i świetnie go wykorzystali. No jest ciekawe, nie przeszkadzało ci to, że oni tak mocno nawiązywali do tego, że są, wiesz, jest dużo takich porównań, które... Tekstów, skojarzeń, no, puszczenie oczka, prawda? Tak, że my jesteśmy bohaterami kina akcji, że już jesteśmy tutaj starzy, powinniśmy już dawno siedzieć, wiesz, w muzeum i tak dalej, nie? No, dużo, to jest interesujący ten dystans, nie? Tak. Oni w tym filmem, wszystkie zarzuty ewentualnie, które mogą się pojawić, wiesz, no sami z siebie się naśmiewają, no to jak tu się naśmiewać, z kogoś, kto się śmieje sam z siebie, do Lika Ciężkiego. Tak, no inna sprawa to taka, że... kurczę, wyleciało mi to troszeczkę z głowy. Tak, znaczy, ja ten film się od razu skojarzył z świetnym innym filmem, Prawdziwe kłamstwa. Tam też to było z przymrużeniem oka, wiesz, jak tam, już zapomniałem, jak się ta aktorka nazywa, ta żona Schwarzeneggera w tym filmie, w pewnym momencie mówi, ja pierdzielę, wyszłam za Rambo. Nie, też były takie teksty w tym filmie, nie? Także nie, no dawno się nie bawiłem tak w kinie. Ja byłem na dobrych filmach ostatnio, byłem i na Prometeuszu, byłem i na Batmanie, ale dopiero na nieśmiertelnych, niezniszczalnych 2, bawiłem się po prostu setnie. Kino mi przypomniało, po co jest kino, no. Mam fajny pistolecik. No właśnie ci... Za tobą! Padł, elegancko. O, tutaj damage sobie podbudowałem i jest naprawdę lepiej. Ale przetestujmy tą nową strzelbę, Theodore. Full Mordore, moje amore. Daj mi coś postrzelać. Wow! Czym ja strzeliłem? No, genialnie się gra tym konserkerem, wiesz? Tak. Mam sobie pistolecik i świetnie się bawię i nagle, wiesz, odpalam 2 karabiny i wiesz... ślina z ust, kapie na klatę. Little boxes, little boxes, little boxes on the tiki-taki. O kurde. Mój! Widziałeś kolesia? Jadka! W imię Krzysia i Kubusia Puchatka! No tutaj, szybko strzelność słaba, sorry, to był mój jawny wybryk, wiesz? Ale przeżyłem. Paka! Catch bitches! Jazda! Rocky, za tobą, need a help. O, sorry, przepraszam. Miałem gazerkera, to wiesz, nie wiedziałem, czy się okej. Okay. Spoko. No, za tobą! Jak za mną? Aha, no, jest. Mnie. Jadę mu ostro. Nie dam rady, chyba że przeładuję. Może być problem, Rox. Jezel, ma chore oczy. Dobra. O, teraz ja wyrwałem za to. Ty ile ten koleś ma życia? Ja go nie mogę zabić. Nie, bo to jest jeden z bossów, wiesz? Czekaj, puszczę wieżyczkę. I cię ratuję cię. Dobra. Trzeba go walnąć z młotka, wiesz? Będzie bonus. Chyba... Z młotka go. Walimy go. Tak, udało się, Ro! Kolejny bonus dla nas. Ale odsunął, tarciarz się odsunął. Granaty tutaj, ostro. Pod dupę. Yeah! O, wyborny odcinek. No, uwielbiam taki ten. No, czasem wchodzi sam od siebie. No, ale wiesz, to mnie właśnie zaciekawiło, kurde, co się stało, że bohaterowie tych filmów akcji teraz muszą być tacy, wiesz, wyjątkowo inteligentni, tacy, wiesz, jakiś intelektualistów zrobili z tych kolesi. Już nie ma klienta, który, wiesz, z wielką spluwą wpada i robi zadymę. Nie, takie coś to jest w stanie tylko, wiesz, wytrzymać na kanale Roya, nie? Taka konwencja. Stara, nie? Teraz już, wiesz... No, ale to były fajne czasy. Ja pamiętam, że jak byłem, wiesz, dzieciakiem, nie? Ale podobałoby ci się teraz coś takiego, wiesz, prymitywnego, strasznie, wiesz, ale tylko na rozpierdol? Chyba tak, kurde, nawet te... Bardzo dobrze odpowiedziałeś, bo jednocześnie byś mnie obraził. Gdybyś powiedział inaczej. Nie, no żartę, tak? No, ale tak, brakuje mi tego. A wiesz, myślę, że to prędzej czy później wróci, takich, jak popatrzyłem na tego Landgrena, przecież to był kiedyś, kurde, sławny koleś. Aha. A teraz, cóż, no to wygląda, jak wygląda. Jakby, wiesz, dobrze spożytkował te lata, które minęły. Chyba tak. Sławny, nie? Faktycznie, coś w tym stylu, no.
Rok, na litość boską, ty jesteś nienormalna, no. Podnoszę entertainment value, jak sprawdzasz te kwibonki swoje. Ha, no tak, żeby nie było za nudno, tak? Dziękuję ci. Proszę uprzejmie, dla ciebie wszystko. Dziękuję uprzejmie. Dobra, to nic, kontynuujemy. Coś mi się wydaje, że nie będzie nudno do końca. Dobra, no to taki samopowtarzalny, ale jest całkiem najgorszy, tylko ma mało pocisków. Ma dobre skupienie i fajne krytykale. O cholera, coś się dzieje. Wow, 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 wow. Kurde, tu są, wiesz, ci kolesie z bombami, wiesz, samobójcy. Ja uciekam od niego. Ale go wykończyłem, stary, na jumpie odwrót. Ładnie kolejny, Jezu Chryste. Dobra, wal cały czas tego pimpadła, jeszcze nam zostały trzech. Teraz strzelbą trzeba będzie zatwić tego najnowszego. To już twoja działa. Dobra, okej. Okay. Cały czas coś wybucha, wiesz? Cały czas ktoś tu leci, wiesz? Ła, to się musiało tak skończyć. Radzisz sobie? Niespecjalnie, nie mam na kim się zrestarcić. Leczę, leczę. Super, ekstra, tu chyba to raczej... Tam zdobie, coś kole się walą. No, jak widzę mapkę, to nie wygląda to najlepiej. Dobra, wieżyczkę im tu poślę. Ona się nimi zajmie, przynajmniej taką mam nadzieję. A ja przygotuję już strzelbę. Tą lepszą. Dobra, ja tu schodzę niżej. Dobra, padł elegancko. What the fuck? Myślisz to, o czym ja myślę? Myślę, że tak. Cholera, moja wieżyczka nie jest super napełniona. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Próbuję wykończyć. Kurde. Spokojnie, spokojnie, ja tu będę go ciosał. Oni walą straszliwie. Może mi się uda go rozwalić strzelbą, akurat to mam. Dobra, pobiegnę do ciebie szerokim... Wow! Ten koleś, co to jest, jakaś snajperka? On wali także szok. Mi się tu sfrizował jeden gościu, może mi się uda. Kurde, nie uda mi się, musisz chyba do mnie iść, Rok. Biegnę, biegnę do ciebie, Rojo. Masz kilka sekund. To jest boss. Kurde, shit. Dupa, padłem. Uciekaj w takim razie, bo ja mam strzelbę. Dobra, dobra. Jak się zrestartuję. Uciekam. No szybciej mnie materializuj. Oj, zapomniałaś o klocuchach. Dobra, gdzie wy jesteście? Dobra, idę do was. Ja biegam w kółko, wiesz, próbuję przeżyć. Dobra, zaraz walnę im wieżyczką, będzie lepiej. Dobra, jest wieżyczka. Może ona tam nabroi. Master złożony. Dobra, drugi padł. Dobra, idę na tego bota. Dobra. To jest jakiś robot? Cholera wie, co to jest, ale jest groźny. Dobra, kończ go. Dobra, muszę przeładować, zaraz go dokończę. A ja go nawet już nie tykam, nie chcemy tracić bonusu. Tak! Pięknie. Zaraz ci dam jakieś karabiny, Rok. Już czekaj, tylko sobie dam na porównanie, tak mi jest po prostu lepiej. Dobra, spoko. Mnie interesuje SMG i ewentualnie karabin. Nie ma sprawy, w takim razie to leci do ciebie. Grałem na tym, jest naprawdę wybornie. To też ci dam. Co to za marudzenie brzydkie? Mam lepsze. No to masz to. Wiesz co, zostawię sobie to różowe pimpadło, jeżeli chodzi o karabiny. Dobra. Natomiast SMG mam chyba też taki dosyć fajny. Uuuu, to jest strzelba! Ja cię kręcę, ty masz bagnet tutaj? No, coś w tym stylu. Bagnet jak tasak. Obrzydliwie ciężka maszynowa strzelba. Dobra, to ja to biorę na lód. To ja w takim razie mam dwie strzelby przez przypadek, tak się złożyło dziwnie. Dobra, w takim razie zrobimy to w ten sposób i nie będziemy już kombinować. Dobra, no to nic, to w sumie oddajemy questa i na tym będziemy mogli zakończyć odcinek. Tak jest. No to byczo. A czy były tam jakieś skrzyneczki takie na odtarcie łez? Nie wiem, nie wiem. Zobacz, no to wiesz,
Tak, 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 są. Nie, tu wiesz, byłem zajęty uciekaniem, więc... No idea. Nie no, tu nie było, ale. W ogóle podobno bardzo fajne easter eggi są w tej grze. No. Jestem ciekaw, okay. Czy natrafimy na jakieś. Oh yeah. Dobra, mamy Eridium, świetnie. I czy coś tutaj jest dla ciebie? Ja sobie wezmę to. Fast Acting Shield, to jest jakaś shield ze strasznie szybkim rechargem. Jak chcesz, ja jednak stawiam na pojemność shielda. No ja też, wiesz. No to... Aha. No może... nie wiem. Zaraz zobaczę co w ten... Ile masz shielda, mi powiedz. A zaraz ci powiem, 226. 226, tak? No. To będę miał dla ciebie coś na 282 i to leci do ciebie. Okej, okay. Dzięki wielkie. Nie ma sprawy. To jest... Nie ja też wolę, ale dobra jest ta tarcza, kurde. 310. No i tu sobie polepszyłem te rzeczy i chyba jesteśmy w domu. Ciekawe, mam shielda, który ma ponad 282. Mm-hmm. Mam bonusy, ale skubana daje mi 270 w rezultacie. No, okej, no i fajnie, o, nie musimy dymać, po prostu było, wiesz, boczne wejście, bliziuteńko. O, tu jakiś SMG, ale widzę, że słabiutki. No trochę ma plusów tutaj. No to bierz. Nie mam do czego, kurde, jestem tak przypakowany. Czekaj, tutaj pokażemy ludziom też, jak się wydaje. Czy to, a nie, to chyba w sklepach, nie? No chyba się nie da. Fire rate to na pewno. I recoil shield, recharge the lie. Tu damy sobie. Okej. Okay. BDS-y rozdane. Tutaj też jest rozdane. I tutaj już nie wykminię. Dobra, a fioletowe to sobie już na spokojnie w mieście ogarniemy. Dobra. No to chodźmy oddać co trzeba. Ostatnio żeśmy dużo czasu spędzili w tym mieście, co? No, trochę tak. O, tu jest sklepik. No, ja sobie tutaj posprzedaję te rzeczy. Okej, okay, i pokupuję sobie. Tu mam fula. Tu mam fula. Okej, okay. Ty pamiętasz, gdzie się kupowało za te fioletowe pyszności? No tam w mieście jest taki jeden. Aha, miejsce. Jest w mieście, chyba w tym w łazie Rolanda. Znajdziemy. Nikt chyba nie wziął tej fioletowej tarczy w rezultacie. Ja wziąłem, chcesz ją? Nie, to dobrze, żeśmy wzięli, nie? To jest, dobra. Ale podoba mi się ta strzelba, 15 pocisków. Się nie pierdoli w ogóle. Jest czarno-czerwona. A ten zaś drze mordę, dosyć. Nie mogę się powstrzymać. Teraz nic nie mów, błagam. Okej, os. A mogę robić głupie miny, czy to też? A nie, wow! Gdzieś my są? Uważaj za tyłu. Nie wiem, stary, ale to... Ten quest widzę, on ma tutaj... Idę do ciebie. No, moja strzelba cię uratowała. Don't worry, I will not tell anyone. Jaki tekst! Jezu, ile ich tu jest. Dobra, pora na wieżyczkę w takim razie. O, cholerny świat. Kurde, granat rzuciłem, akurat gdzieś mi rozwalił. No tak bywa często. A tu twoja wieżyczka z drugiej strony rozwaliła. Tak. No, każdy dodał od siebie kilka groszy, nie? Tak. Twoja strzelba plus twój granat. Ja jakoś niewiele miałem do powiedzenia.
Dobra, to nic, to na tym myślę możemy skończyć, prawda? Dobrze, dobrze, oczywiście. Kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie. Myślę, że dzisiaj kontentowo odcinek chyba nie do końca najgorszy, prawda? Tak, mi się podobało, bardzo było przednio. To był Rock and Rojo, wasz kochany duet. Kochani widzowie, Borderlands 2 po raz kolejny. Trzymajcie się, tarcza. Cześć! I'm looking to the world.